Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczniemy, zaczniemy naszą audycję od nowych wiat przystankowych, które już wkrótce pojawią się na niektórych ulicach w Ełku. Tak, ponieważ rozpoczęły się prace przygotowawcze w ramach projektu przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu w naszym mieście. W ramach tego przedsięwzięcia wymienione zostaną istniejące wiaty przystankowe na 30 przystankach. Już w ostatnich dniach firma, która została wyłoniona w drodze przetargu, rozpoczęła demontaż starych wiat przystankowych i rozpoczęła prace przygotowawcze do montażu nowych wiat w pierwszej kolejności w siedmiu lokalizacjach, to jest przy ulicy. Dobrzeńskiego, przystanek numer 2, przystanek numer 1 w drugim kierunku, Nasikorskiego na ulicy Bora Komorowskiego. Ze względu na charakter tych wszystkich prac, które realizujemy, mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z istniejących przystanków. Natomiast te prace będą, mam nadzieję, przebiegały sprawnie, ponieważ Chcielibyśmy je zakończyć do 30 listopada. Wykonawca chciałby je zakończyć do 30 listopada. Oczywiście te przedsięwzięcia dzieją się w ramach większego przedsięwzięcia. Tak jak wspomniałem, 30 wiat przystankowych w tej chwili będzie wymieniany. I pieniądze na ten cel udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej. Łączna kwota całego projektu to 3 600 tysięcy zł, ale oczywiście kwota ta obejmuje także inne działania, nie tylko wymiany wiat przystankowych, ale inne związane z m.in. dogodnościami dla pasażerów, montaż tablic informacyjnych, świetlnych, które się pojawią w kolejnych miesiącach. Te wiaty już wkrótce się pojawią, a teraz zmieniamy temat i przejdźmy może do wydarzenia, które będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę. Przypominamy tym, którzy nie pamiętają, w najbliższą niedzielę będziemy wybierać posłów i senatorów. Wybory parlamentarne to ten dzień, no i zachęcamy do głosowania. Zachęcamy do głosowania jako samorządy zrzeszone w związku miast polskich. realizujemy taką kampanię, spotkajmy się na wyborach, Zachęcamy i ja zachęcam mieszkańców naszego miasta do udziału w wyborach parlamentarnych. To nie tylko taki. Potocznie mówiąc o obowiązek obywatelski, ale także święto demokracji, zależy nam na tym, żeby jak najwięcej obywateli, mieszkańców naszego miasta wzięło udział w wyborach parlamentarnych. Te wybory odbywają się w już najbliższą niedzielę, 13 października. Głosować będzie można od godziny 7 do 21. Ważne, żeby zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Może być to dowód osobisty, e-dowód, paszport lub inny dokument ze zdjęciem. Natomiast co istotne, do piątku, czyli do 11 października, można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania, które jest niezbędne do głosowania poza miejscem swojego stałego miejsca zamieszkania. Na przykład w przypadku, kiedy... Zainteresowany nie zna adresu, pod którym będzie przybywał w dniu wyborów. Na przykład wyjeżdża w inne miejsce, wtedy otrzymuje takie zaświadczenie możliwości głosowania w innym miejscu. Jest wykreślany z danego miejsca, w którym mógłby w danym dniu. Zazwyczaj głosować. Zaświadczeniem można, za można głosować w dowolnym lokalu wyborczym, zarówno w kraju, jak i za granicą, ale także na polskim statku morskim. W naszym urzędzie miasta w dniu wyborów pełniony będzie dyżur przez pracowników, którzy będą pomagać w wyjaśnieniu problemów związanych z wyborami. Chodzi oczywiście o wyjaśnienie problemów technicznych. Telefon dyżurny 700. 32 i01 Nasza straż miejska będzie pomagać w dotarciu do lokali wyborczych osobom w podeszłym wieku, które mają problem z poruszaniem się oraz osobom niepełnosprawnym w celu skorzystania z pomocy należy zadzwonić pod nasz numer 986 i ten telefon będzie czynny od 7 do 21. Albo będzie można mówić się wcześniej. Ważne jest, by e, myśleć o wyborach jako bardzo ważnym takim akcie, od którego zależy nasza przyszłość. To czy nam się podoba, czy nie podoba obecny system, e, będzie zależało w przyszłości czy będzie on funkcjonował tak czy inaczej w zależności od naszych wyborów, a żeby ich dokonać po prostu trzeba pójść w niedzielę do lokalu wyborczego. Kiedyś takie fajne hasło było nic o nas bez nas i to chyba powinno wejść w życie to tak, hasło. Tak, spotykam się często z młodzieżą, spotykam się z dorosłymi ludźmi, kiedy mówię o tym, że e, e, największą władzą w Polsce, z w Polsce jest naród. To wszyscy tak jakby doznają ośnienia. To naród wybiera swoich posłów, senatorów, wybiera prezydenta, ale to posłowie i senatorowie wybierają premiera, wybierają ministrów, stąd jest istotne, żeby mieć tę świadomość i ułożyć sobie taką przyszłość, o jakiej marzymy. I zmieniamy kolejny raz temat. Tym razem będzie o biznesie, bo do 15 października można składać pomysły do czwartej, do szóstej już edycji szóstej, konkursu, tak. szóstej edycji konkursu Twój Startup, Twoja przyszłość. To wełskim Technoparku. Tak, zależy nam na tym, żeby wełku pobudzać przedsiębiorczość wśród mieszkańców, zarówno wśród istniejących przedsiębiorców, ale także adeptów czy absolwentów uczelni wyższych, którzy mają dobre przygotowanie, mają ciekawy pomysł, nie do końca mają pieniądze, stąd konkurs Twój startup, Twoja przyszłość. Startup to jest takie miejsce to jest taki inkubator, w ramach którego można rozwijać się korzystając z preferencji, które stwarza Miasto Ełk w ramach parku naukowo-technologicznego. W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca pomysł na rozpoczęcie innowacyjnego biznesu. W tej edycji można uzyskać w ramach nagrody 30 tysięcy złotych na start swojego projektu. Został już tylko tydzień, aby zgłosić swój pomysł do konkursu, bo prace przyjmowane są do 15 października. Wystarczy złożyć wniosek aplikacyjny, zaprezentować się przed jury, zaprezentować ten pomysł w trakcie gali finałowej, która odbędzie się w euckim Technoparku. Dodam, że obrona jest publiczna, czyli zarówno przed jury, jak i publicznością. Na zwycięzców czekają, tak jak wspomniałem, nagroda główna w wysokości 30 tysięcy złotych, plus studia. Plus voucher na studia, a gala finałowa odbędzie się 25 października. Tak jak wspomniałem, celem naszego konkursu jest wspieranie przez sektor samorządowy innowacyjnych pomysłów, a ta, ten udział w konkursie jest nie tylko szansą na nagrodę, ale także na możliwość zaprezentowania swojego pomysłu i rozwijania go w ramach Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie gwarantujemy lokal. Ze zniżkami przez pierwsze lata, wsparcie promocyjne, inwestycyjne i inne. I tak jak już wspomniałem, jest to już szósta edycja tego konkursu. Ale nie tylko biznesmenów zapraszamy, ponieważ również do 15 października trwa nabór prac do konkursu o najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk. Tak jest. Do 15 października można zgłaszać w Urzędzie Miasta wnioski, w zasadzie składać y, y, pracę w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z EŁKiem. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, czy nawet doktoranckich, bądź słuchaczy studiów y, podyplomowych, którzy... Piszą swe prace na temat Ełku w, w różnych obszarach, ale dodam, że do tej pory spływały prace z y, y, takich obszarów jak architektura, planowanie przestrzenne, turystyka, rekreacja, polityka społeczna, y, administracja publiczna, rozwój przedsiębiorczości. Historia i wiele innych. Dodam, że to już jest dwunasta edycja tego konkursu i pula nagród w tym konkursie wynosi 15 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miasta, w Wydziale Polityki, w Wydziale Promocji Sportu i Kultury. Także zapraszamy wszystkich, którzy piszą swoje prace albo już obronili swoje prace. A teraz coś dla miłośników ruchu i kultury fizycznej dłuższa praca euckich kortów tenisowych. Tak, w czerwcu tego roku, dokładnie 22 czerwca, dokonałem otwarcia kortów tenisowych. Są to trzy korty zadaszone całoroczne które spełniają najwyższe standardy. To są jedne z nielicznych e, kortów w naszym województwie. E, mówię, trzech kortów, jed, obok siebie stojących, zadaszonych. E, przychylając się do licznych próśb użytkowników, miłośników tenisa, wydłużamy godziny pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a konkretnie kortów tenisowych do godziny 22. E, do tej pory w, w, wcześniej korty były czynne do godziny 21, teraz już do godziny 22 i e, z kortów można korzystać 7. Dni w tygodniu. Tak jak wspomniałem, do dyspozycji Euczanie, ale także goście mają trzy pełnowymiarowe korty tenisowe, wypożyczalnie sprzętu do tenisa, czyli rakiety, piłki. Ta inwestycja kosztowała nas 2 700 000 zł i służy mieszkańcom, przede wszystkim mieszkańcom, ale także wszystkim tym, którzy w okolicach grają, a chcieliby przez cały rok mieć możliwość uprawiania tego sportu. I kończymy jak zawsze naszą audycję zaproszeniem na wydarzenia, które w najbliższym czasie wełku. Tak jest. Już dzisiaj o godzinie 16.00 spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską, która jest lekarzem weterynarii ale jednocześnie opublikowała wiele książek w takich w książek poradnikowych, biografie i powieści, książki podróżnicze dla dorosłych i dla dzieci. Pisze liczne artykuły do prasy, prowadzi programy telewizyjne radiowe o tematyce zwierząt, czyli 9 października, dzisiaj środa o godzinie 16 w bibliotece. Wstęp jest wolny. Jutro natomiast zapraszam na bardzo ciekawy wykład otwarty Secret Lenz i niemieckie zmagania z winą. II wojny światowej w Muzeum Historycznym Wełku. Wstęp jest również wolny. Ten wykład poprowadzi dr Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego Wełku, który jest znawcą tematyki II wojny światowej, znawcą Lęca, ale także całego obszaru kultury. Kultury Plus, więc serdecznie zapraszam na ten koncert do muzeum. W sobotę w Eckim Centrum Kultury o godzinie 20.00. odbędzie się koncert zespołu Fish e Made Tworzywo. Podczas koncertu zespół zaprezentuje nowy album Radar. Nawiązuje on do muzyki z lat 80. To jest inspiracja rokiem, ale także disco. Serdecznie zapraszam na ten koncert, ale to też nie, nie, nie cały wachlarz oferty, ponieważ w niedzielę m, mamy już 12 półmaraton ełcki, który odbędzie się na dystansie 21 km, ale także e, krótsza trasa 10 km dla wszystkich e, miłośników. E, e, Zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. Przyjmujemy zgłoszenia od godziny 8 do 11, a następnie o godzinie 12 rozpoczną się starty na dystansie półmaratonu czyli 21 km 97 m i 10,5 km. A mówiąc o biegach, to nie będzie wszystko, ponieważ w ramach 9 Dnia Papieskiego odbędą się też liczne wydarzenia. Między innymi 13 października odbędą się takie centralne obchody Dnia Papieskiego, natomiast w Ełku w ramach tego 7 października odbyły się przesłuchania. W konkursie w Stancie Chodźmy, a 15 gala finałowa tego przedsięwzięcia, ale 16 października też biegi przełajowe, starty od godziny 11.15, starty przełajowe dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych na placu Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do udziału w tych wydarzeniach, ale także do uczestnictwa w innych wydarzeniach i korzystania z naszych miejsc, które lubimy w naszym mieście. A moim gościem był prezydentełko Tomasz Andrukiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.